Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Moi drodzy, przyjrzyjmy się kolejnej rotacji w NFS z dnia 16 października 2004 roku. I pierwszym samochodem, jaki tu widzimy, jest Murcielago LP640, chyba po raz, nie wiem, który, dwusetny. Znowu ten samochód mamy za kasę z gry w cenie 1 700 000 gotówki. Pamiętam, jak kiedyś, jeszcze dawno temu, zanim były wprowadzone systemy skillów i w ogóle nowe części i tak dalej, samochód kosztował 2 miliony, ale wtedy gotówki zarabiało się dużo mniej niż teraz, tak? Więc co tu mamy? Mocne nitro oczywiście, dosyć dobre przyspieszenie, fajne prowadzenie, nieco gorsze przyspieszenie niż na przykład w Roadsterze, który też co jakiś czas jest za kasy z gry. Natomiast moim zdaniem jest troszeczkę lepsze prowadzenie, lepszy skręt przede wszystkim, więc jak najbardziej opłacalny zakup. Jest to samochód do wygrywania w klasie A. Kolejnym samochodem, jaki został dodany w tej rotacji za kasę z gry, jest Nissan Skyline R34, ale to nie jest ta zajebista wersja Nismo, jest to ten zwykły Skyline, który osiągami no raczej nie powala, chociaż powiem wam szczerze, że naprawdę niezłe prędkości potrafi osiągać w klasie B. Ja sobie go do właśnie klasy B podniosłem i próbuję coś tam czasami wygrywać, ale jest ciężko ze względu na prowadzenie dosyć ciężkie, tak? Ogólnie to nie jest to samo co Nissan Nismo, no ale fani Nissanów na pewno znajdą tu swoje ja w tym samochodzie. Audi RS4, kolejny samochód za kasę z gry, 600 tysięcy gotówki. Mamy tutaj bardzo, bardzo ciężkie prowadzenie, naprawdę. Samochód super wygląda i ma bardzo dobre nitro, to są zdecydowanie jego zalety. Przynajmniej dla mnie, no bo wygląd to jest oczywiście chyba osobista rzecz każdego z nas, prawda? Przyspieszenie jest całkiem dobre, moim zdaniem jest to samochód stworzony na dragi. Jeśli ktoś chce wygrywać dragi w tych niższych klasach, powinien zaopatrzyć się w te auto. Cena, myślę, że jak najbardziej stosowna dla tych osiągów, więc polecam do dragów. Jednak najciekawszym samochodem w tej rotacji jest BMW 1M Coupé. Z tego względu, że jest pierwszy raz za kasę z gry. Dlaczego cena jest taka wysoka? Czy ona w ogóle jest wysoka? Moi drodzy, wcale nie jest wysoka. Jest to naprawdę bardzo dobry samochód. Mamy tu świetne prowadzenie. Bardzo mocne nitro. 1 300 000 gotówki kosztuje. I za taką cenę mamy naprawdę niezłego koksa. Z tym, że ma jeden minus. Po pierwsze, no właściwie dwa minusy. Po pierwsze, nie przyspiesza najlepiej. A po drugie, bardzo łatwo jest go podnieść do klasy A, a w klasie A radzi sobie słabo. W klasie B możecie nim coś tam czasami poćwiczyć, ale myślę, że ze względu na przyspieszenie raczej nie poradzi sobie z Toyotą MR2 czy Diablo Super Veloce, które zresztą zostało wycofane w tej rotacji również. Tak samo jak Ford GT, Chevrolet Corvette Z06 czy Pontiac Solstick GXP, więc ich już nie możemy sobie kupić. Moi drodzy, tak to wygląda, ten samochód jest teraz dostępny i no cóż, moja wersja wygląda w ten sposób. Mam go obecnie w klasie A. I ma całkiem dobre części, lecz i tak no raczej na wyścigach nie poszaleje w tej klasie, jest po prostu ciężko, tak? Pokażę wam jeszcze na szybko, jakie mamy tutaj części wizualne. O, zobaczcie, że nie mamy tutaj żadnych bodykitów. Mamy jedynie spoilery do zamontowania, znajduje się tu kilka za IGC. I są to oczywiście standardowe, które można kupić. No i nie mamy tutaj żadnych masek, więc tuning taki słaby. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o osiągach tego samochodu, czy jak samochód się spisuje na wyścigach w Need for Speed World, zapraszam do obejrzenia mojego przeglądu, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Moi drodzy, bardzo fajna rotacja, na pewno z tego względu, że jest to nowy samochód, czyli BMW, i nie jest to słabe auto, nie jest to jakieś krapowate gówno, jak przeważnie dostajemy, jeśli chodzi o nowość. I
no, myślę, że fajna opcja dla osób, które nigdy nie miały wcześniej tego auta, tak? Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tej rotacji. Zapraszam po więcej filmów do mnie z Need for Speed World i nie tylko. A tymczasem trzymajcie się, na razie, pa pa.